Nazywam się Oliwia Zakrzewska. Mój film nazywa się Łódź Podwodna. Jestem studentką Warszawskiej Szkoły Filmowej. Hejka, jak tam się masz? Jak ty się masz, młoda mamusiu? Film jest o kryzysie macierzyńskim, moim prywatnym kryzysie i o wychowywaniu dziecka. To był dość ciężki moment w moim życiu. Czułam się wtedy bardzo samotna. Jakoś po prostu chciałam wyrzucić z siebie to wszystko, ten cały mrok, który we mnie gdzieś tam siedział. I bardzo długo czułam potrzebę nakręcenia go, ale bardzo się z tą potrzebą kłóciłam i bardzo nie chciałam, żeby to doszło do skutku. Też był we mnie taki bardzo duży bunt przed wpuszczeniem ludzi po prostu do środka, do naszego świata. I najtrudniejsze było takie właśnie zdjęcie gardy i decyzja o tym, że chcę to pokazać. Niektóre sceny wymagały od operatora, żeby na przykład wszedł razem z nami do łazienki, albo no, żeby schował się pod kołdrą, albo nie wiem, wszedł z nami do wanny praktycznie. No i tylko dzięki temu udało się właśnie takie momenty złapać. Nie, tu nie. Dawaj mamie, buzię myju. No, gdzie ma mama nos? Nos. Mama myju. Sceną, która jest mi najbliższa, jest scena kąpieli. To jest taki bardzo intymny moment między mną a dzieckiem. Jesteśmy tam właśnie zamknięci w małej przestrzeni i widzimy tylko siebie. Jesteśmy trochę my kontra zewnętrzny świat. Ten film był w pewnym sensie terapią dla mnie i myślę, że bardzo mi pomógł w pewnym momencie. Taki czy inny kryzys każdy będzie kiedyś przechodził. I mam nadzieję, że jeżeli mój syn będzie kiedyś tatą i będzie przechodził kryzys tacierzyński, to ten film da mu dużo wsparcia.